390 osób zatrudnionych w placówkach oświatowych zadeklarowało w Suwałkach wolę przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19. Największą grupę stanowią nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych oraz bibliotekarzy szkolni i specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ta grupa liczy aż 134 osoby. Druga co do wielkości grupa to nauczyciele placówek specjalnych. Tutaj chęć przyjęcia wakcyny zgłosiło 65 osób. Spośród kadry nauczania przedszkolnego chętnych mamy 59 nauczycieli i 59 osób zatrudnionych w przedszkolach na stanowiskach pomocy nauczycieli i woźnych oddziałowych. Możliwość zaszczepienia mają również nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Tych zgłosiło się 39. Kolejna grupa to kadra kierownicza placówek oświatowych. To kolejne 22 osoby. Ani jedna chętna osoba nie zgłosiła się spośród grona zatrudnionych na stanowiskach pomocy wychowawcy.